Dziesięciu współczesnych, szalonych przywódców Bashar al-Assad, syryjskiej polityki wojskowej, od 2000 roku prezydent Syrii i przywódca partii BAS. Syn Hafiza al-Assada, będącego prezydentem Syrii od 1971 roku. Po śmierci ojca Hafiza al-Assada w 2000 roku, Bashar został przywódcą partii BAS i armii. Wybrany na prezydenta w wyniku przeprowadzonego referendum, był jedynym kandydatem, oczywiście, i otrzymał według oficjalnych danych 99,7% głosów przy frekwencji 95%. W swojej polityce wewnętrznej jest znane z lekceważenia praw człowieka, po wyborze na prezydenta miał przyjąć bardziej liberalne podejście niż jego ojciec, w jednym z wywiadów stwierdził, że widzi demokrację w Syrii jako narzędzie do lepszego jutra. W swojej polityce zagranicznej al-Assad jest zadeklarowanym krytykiem Stanów Zjednoczonych i Izraela. Assad prowadzi politykę zbliżeniową z Rosją. Podjął też decyzję o wycofaniu wojsk z Libanu po 29-letniej okupacji tego kraju. W czasie wojny domowej w Syrii zdecydował o tłumieniu protestów skierowanych przeciw niemu, co spowodowało eskalację konfliktu i w efekcie śmierć tysięcy osób oraz olbrzymie straty materialne, oskarżany o wydawanie rozkazów dokonywania zbrodni przeciwko ludzkości. Muhammad ibd Salman, książę koronny i następca tronu Arabii Saudyjskiej, od 2015 roku także przewodniczący Rady Gospodarki Rozwoju oraz minister obrony tego kraju, jest synem króla Salmana. Mimo, że oficjalnym władcą Arabii Saudyjskiej jest król Salman ibd Abd al-Aziz ul-Sud, Muhammad ibd Salman sprawuje faktyczną władzę w państwie. W 2018 roku magazyn Forbes umieścił go na ósmym miejscu na liście najbardziej wpływowych ludzi na świecie. W 2017 roku Muhammad Ibn Salman zlecił aresztowanie 200 wpływowych biznesmenów i książąt oraz przymusowe umieszczenie ich w hotelu Deritz Carlton w Riyadzie. Oficjalną przyczyną tych działań była walka z korupcją. Aresztowanych uwolniono dopiero gdy przekazał miliardy dolarów na nowo utworzoną przez księcia instytucję powołaną w celu walki z korupcją. Istnieją trzy hipotezy dotyczące faktycznych motywacji działań Salmana. Rzeczywista walka z korupcją, chęć pozyskania środków finansowych lub przygotowanie do przejęcia władzy w kraju. 10 stycznia 2016 roku magazyn The Independent poinformował, że BND, niemiecka agencja wywiadowcza, opisała saudyjskiego ministra obrony i zastępcę księcia koronnego Muhammada ibn Salmana jako polityka, który destabilizuje świat arabski poprzez prowadzenie zastępczych wojen w Jemenie i Syrii. Niemieckie władze reagują na te doniesienia, stwierdziły, że opublikowane oświadczenie nie jest stanowiskiem rządu federalnego. Na koniec trzeba wspomnieć, że to on jest odpowiedzialny za morderstwo Dżamala Chordredziego, dziennikarza śledczego, którego sprawa ostatnio wstrząsnęła światem. Xi Jinping, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin od 15 listopada 2012 roku, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej od 14 marca 2013 roku. W 2018 roku magazyn Forbes umieścił go na pierwszym miejscu listy najbardziej wpływowych ludzi na świecie. W okresie pierwszych pięciu lat jego rządów w państwie zaczęły pojawiać się pierwsze symptomy kultu jednostki. Jego sztandarowym projektem była walka z korupcją w aparacie partyjnym i wielkim biznesie, co pozwoliło mu mu równocześnie wyeliminować wewnątrzpartyjnych wrogów. Na początku 2018 roku doprowadził do przejęcia przez Komunistyczną Partię Chin postulatu zniesienia konstytucyjnego limitu liczby kadencji dla przewodniczącego partii i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. W tym samym roku zaczęła tworzyć się przeciw niemu wewnątrzpartyjna opozycja. Zarzucająca mu, że poprzez nadmierną nadwyżkę w handlu z USA, nadmierne skupowanie obligacji amerykańskich, koncepcję nowego i jedwabnego szlaku, podkreślanie rosnącej pozycji Chin i spadek znaczenia USA oraz podsycenie nastrojów nacjonalistycznych wywołał wojnę handlową z USA. Dodatkowo zaczęto krytykować jego nadmierne umacnianie w systemie władzy Chińskiej Republiki Ludowej, kult jednostki i powrót indoktrynacji. Petro Poroszenko, ukraiński polityk i przedsiębiorca z wykształcenia ekonomista, minister spraw zagranicznych w latach 2009-2010, minister rozwoju gospodarczego i handlu w 2012 roku. Od 7 czerwca 2014 roku prezydent Ukrainy. Zacytuję tutaj Julię Tymoszenko, byłą premier Ukrainy. Kontrolowane przez Poroszenkę struktury siłowe wszczynają sprawy karne przeciwko przedstawicielom lokalnych organizacji. Partyjnych i aktywistom dokonują ataków na ludzi i biura komórek partyjnych. To nakręca wojnę ukraińsko-rosyjską i sieje falę nienawiści w stosunku do swoich wschodnich sąsiadów. Co zrobić Ukraina? Władimir Putin, premier Rosji od 8 sierpnia 1999 roku do 7 maja 2000 roku, pełniący obowiązki prezydenta Rosji po rezygnacji Jelcyna 31 grudnia 1999 roku, 26 marca 2000 roku wybrany na prezydenta Rosji, 14 marca 2004 roku ponownie wybrany na to stanowisko. Urząd prezydenta pełnił do 7 maja 2008 roku, bowiem 8 maja 2008 roku objął urząd premiera, 4 marca 2012 roku został ponownie wybrany na prezydenta Federacji Rosyjskiej. 7 maja 2012 roku został zaprzysiężony i tym samym objął urząd prezydenta. Krótko mówiąc, od 1999 roku władca Rosji pod różnymi tytułami. W trakcie prezydentury Putina nastąpił zwrot ku pewnym elementom tradycji radzieckiej. W 2000 roku zmieniono melodię hymnu Państwowego Federacji Rosyjskiej w miejsce kompozycji Michaiła Glinki. Wprowadzono melodię dawnego hymnu radzieckiego autorstwa Aleksandra Aleksandrowa z nowymi słowami. Szczególnie hucznie obchodzono 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej w maju 2005 roku. Zorganizowano m.in. wielką paradę na Placu Czerwonym w Moskwie. Jednocześnie jednak w 2015 roku władze rosyjskie doprowadziły do ustanowienia nowego święta państwowego Dnia Jedności Narodowej obchodzonego 4 listopada w rocznicę wypędzenia w 1612 roku wojsk polskich z Moskwy, wprowadzonego w miejsce zniesionego święta rewolucji październikowej, obchodzonego dotychczas 7 listopada. Putin także parokrotnie wypowiadał krytyczne słowa wobec rewolucji bolszewickiej i przywódców, a także znany jest jego pozytywny stosunek do religii prawosławnej, więc może Możliwa jest inna interpretacja, gdzie Putin, budując świadomość nowej Rosji, sięga do jej mocarstwowej historii niż z tradycji radzieckiej. Działa militarnie, stworzył z Rosji potęgę wojskową oraz rozkłada karty na militarnej mapie Europy. Czy jest dobry czy zły, nie wiem. Ja do Putina nie mam nic, a na pewno wolę go niż Zachód. Ale podsumować jego rządy będzie można dopiero po ich zakończeniu. Na razie mi nic złego nie zrobił. Donald Trump, amerykański przedsiębiorca, osobowość telewizyjna oraz polityk, od 20 stycznia 2017 roku prezydent Stanów Zjednoczonych. 26 stycznia 2017 roku Donald Trump wezwał prezydenta Meksyku do zapłacenia zabudowany przez Stany Zjednoczone mur lub odwołania zaplanowanej wcześniej wizyty w Waszyngtonie. Trump wycenił koszt budowy muru na 8 miliardów dolarów. Tego samego dnia Biały Dom przedstawił plan zniesienia podatku na eksport towarów do Meksyku i opodatkowania towarów importowanych z Meksyku cłem o wysokości 20% w celu pozyskania funduszy na opłacenie muru. W czasie wyborów Donald Trump był niezdecydowany w kwestii jednostronnie wcielonej do Rosji dawniej kontrolowanej przez Ukrainę republiki Krymu. W wywiadzie dla ABC News zapowiedział możliwość uznania Krymu za rosyjski i wzięcie pod uwagę woli samych mieszkańców terytorium. Jego słowa zostały wówczas potępione przez premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka. 16 czerwca 2017 roku podczas przemówienia w Miami Donald Trump ogłosił przywrócenie części ograniczeń związanych z niewiązaniem kontraktów biznesowych i podróżami na Kubę w trakcie kampanii prezydenckiej Donald Trump sugerował, że zaakceptowałby stworzenie własnej broni jądrowej przez Japonię, aby mogła w ten sposób wywierać nacisk na mającą ambicje nuklearne Koreę Północną. Czy to dobre czy złe? Na pewno szalone, ale czy szaleństwo się opłaci, zobaczymy. Kim Jong-un. Od 17 grudnia 2011 roku faktyczny przywódca Korei Północnej, piastujący stanowisko naczelnego dowódcy Koreańskiej Armii Ludowej. Korea Północna ogólnie jest dziwna. Istnieje kult jednostki w odniesieniu do przywódców państwa. Zmarłemu w 1994 roku Kim Il-sungowi nadano tytuł wiecznego prezydenta. Funkcje głowy państwa, na przykład przyjmowanie listów uwierzytelniających od przyjeżdżających do Korei Północnej ambasadorów, pełni Kim Jong Nam, przewodniczący parlamentu. Praktyczną władzę, jako przewodniczący nieistniejącej Komisji Obrony Narodowej i zwierzchnicy Sił Zbrojnych Korei Północnej, pełnili w praktyce przedstawiciele klanu politycznego Kimów. Panuje tam całkowity terror i kontrola państwowa. Media w Korei Północnej należą do najbardziej odgórnie kontrolowanych na świecie. Formalnie konstytucja Korei Północnej zapewnia wolność słowa i prasy, jednak władze kraju nie pozwalają na realizację tych praw obywatelom. Czemu przywódca Korei tak nisko na tej liście? Bo sytuacja koreańska nijak ma się do Polski, a te małe Chińczyki mogą się popanoszyć na tej swojej wysepce. I tyle. Uch! Emmanuel Macron, francuski polityk, urzędnik państwowy, bankowiec i minister gospodarki, przemysłu i cyfryzacji, prezydent Republiki Francuskiej i z urzędu współksiąże Andory. 14 maja 2017 roku Emmanuel Macron został zaprzysiężony na prezydenta Republiki Francuskiej, następnego dnia powołał na urząd premiera. Republikanina, także udał się z pierwszą wizytą zagraniczną do Berlina, gdzie spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W 2018 roku otrzymał nagrodę Karola Wielkiego. Jesienią 2018 roku spontaniczny, masowy i niesformalizowany ruch społeczny protestujący przeciwko rosnącym kosztom życia oraz elitom politycznym we Francji rozpoczął protesty. Protesty koncentrowały się na blokadach drogowych, na rondach, skrzyżowaniach i punktach poboru opłat, ale w weekendy protestujący organizowali w większych miastach masowe demonstracje, które przerodziły się w zamieszki z użyciem przemocy. Jest to swego rodzaju rewolta społeczna przeciwko szalonym rządom Macrona, podporządkowującym Francję Niemcom i wielkim komercyjnym przedsięwzięciom. Dobro zagranicy Macron przekłada po prostu nad dobro narodu. Angela Merkel, niemiecka fizyk, polityk, przewodnicząca Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej od 2005 roku, kanclerz Niemiec, posłanka do niemieckiego parlamentu. Według czasopisma Forbes była najbardziej wpływową kobietą świata. W 2007 roku poparła inicjatywę Nikolasa Sarkoziego polegającą na powołaniu Rady Starszych Unii Europejskiej. Przemawiając podczas obchodów 50. rocznicy powstania Związków Wypędzonych, popierała ideę budowy centrum przeciwko wypędzeniom, starała się o całkowitą kontrolę nad Europą i regularnie zabiega o wyzbycie się suwerenności przez państwa członkowskie. Ponadto radykalnie wprowadza politykę imigrantów i stara się o całkowitą dominację Niemiec w Europie, a może i na świecie. Jair Bolsonaro, największa łajza na tym świecie, jutro na kanale Światowa Historia, cały odcinek o nim. Od 1 stycznia 2019 roku prezydent Brazylii jest zwolennikiem tortur. Podczas przemówienia w parlamencie zadedykował swój głos generałowi, który prowadził więzienie, gdzie torturowano więźniów. Stwierdził, że wolałby, by jego syn był uzależniony od narkotyków lub zmarł w wypadku samochodowym, niż był gejem. Stwierdził, że posiadanie dziecka płci żeńskiej jest słabością, uważa, że nierówności płacowe kobiet i mężczyzn są uzasadnione, ponieważ kobiety mają przywileje zawodowe. Zapowiedział ograniczenie polityki ochrony środowiska. Uważa, że w Amazonii jest zbyt wiele rezerwatów przyrody. Twierdzi, że należy zdelegalizować organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska w Brazylii, na przykład Greenpeace. A pamiętajmy, że to w Brazylii są lasy deszczowe i to tam żyje wiele gatunków zwierząt, które są ważne. W swojej karierze politycznej wielokrotnie wypowiadał się pozytywnie na temat dyktatury wojskowej w Brazylii. W roku. W 1999 roku stwierdził, że należy rozwiązać parlament i wprowadzić dyktaturę, a jedynym rozwiązaniem problemów kraju jest wojna domowa i wymordowanie 30 tysięcy ludzi. Zadeklarował, że śmierć niewinnych ludzi nie będzie niczym złym, ponieważ w każdej wojnie giną ludzie. Tyran świr i należy go jak najszybciej odsunąć od władzy.